I tutaj lukariowe ze Cloud, let's go! Słuchaj, słuchanie siebie nawzajem, jak krzyczymy w drugim pokoju, jest naprawdę ciekawym doświadczeniem. No, to prawda, ale tak to polega. Nie róbcie tego w domu. Co tam? Okej, mamy dobre fejry, ale zaczyna mocno egoist. Obydwoje agresywne. Ciekawe, ciekawe. To naprawdę... Nie patyczkuje się, ale to jest moment, w którym Cutie dostaje power-upy. No. Jeszcze podczarżała sobie aurę. Prawie 100% ma, ale jeszcze nie. Zobaczymy, jak dalej będzie. O, teraz już przyszło 100. Okej. Wow. Nieźle. Lucario to bardzo silną postacią. I Cloud już też się błyszczy niebiesko. O! Bardzo niebieskie postacie. No. Ładnie tutaj. Okej. Ktoś powiedział, że są... Blue dabedidabeda. Jak włączą nam śpiewanie zamiast mówienia na komentatorce, to na pewno. Tymczasem Cutie nadrabia, używa tego, że dostał tego power-upa. Anika na pewno będzie chciała jak najszybciej zamknąć tego stoka, to jest reguła na Lucario. Tutaj nie możesz dać mu dużo czasu. No i pierwszy stok traci. Jego Neutral B niestety nie przebiło się przez aurę Lucario. I Lucario znowu wrócił, ale już też traci stok. Teraz jest równo znowu. To jest ciekawe, dość ciekawe. Okej. Na kogo jest lepsze przeciwstawa? Na Cloud czy na Lucario? Nie mam zielonego pojęcia. Jest dosyć długi, w sensie ma dłuższe podłoże, więc można na nim więcej biegać i uciekać, więc może Lucario, który ma projectile lepszy. Ale ja zawsze widzę, że ludzie, które grają Cloud, właśnie wybierają pierwstwa, a może tylko, bo to popularna stage. Nie, trudno mi powiedzieć. Nie jestem pewna. Nie jestem specem od Clouda. A nawet gdyby... Cloud lubił PS2, to Rob lubi też PS2, więc nie przejmuje się. Okej. Także tego nie wiem. Ale jest to taki typowy starter. Why not? No, standard. Na pewno Lucario ma lepsze stage. Lucario benefituje z... Tak, z szerszych stage'ów. Okej. Ciekawe, dziękuję Spire. I już drugi stop. Na pewno wiemy, że Cutie najbardziej lubi... Kalos. Kalos też jest bardzo ładny stage. Kalos też bardziej lubię niż PS2. Na Kalos bardzo długo żyjesz, to jest bardzo ważne dla Lucario. Tak. No. Aj, tutaj jest Lee. Szkoda, ale idzie dalej. Zbyt dużo chciał tutaj. A dobry read. Ale kiedyś zbudował teraz procenty. No, nieźle. Momentum Anikaya, robią momentum Anikaya spadło po tym, jak się zabił. Musi uspokoić grę. Może się jeszcze rozkręcić, zobaczymy. Downer. Weird dodge. Okej, Anika jest shaky troszeczkę, musi uspokoić się. Tymczasem Cutie jest cierpliwy. I tymczasem Spider nas informuje w czacie, ale akurat za bardzo nie mam czasu czytać. I dalej idzie. O! Już pierwszy game dla Cutie. I tu słyszeć reakcję naszej publiczności w innym pokoju. SD, you hate to see it. Tak, ale tak to bywa. I teraz banowanie stage'u. Teraz nie mam kartki, inaczej bym wiedziała, co banowali. Zbanowali raz, dwa, trzy. Wow, nieźle. Nieźle. Myślę, że wybiorę tą czwartą opcję. Modny! Albo piątą. SSB w Niku, to musi się znać. bo Spider SSB. Nawet nie zauważyłem. Kiedy ty zmieniłeś Steady Spider? Ten wie, o czym mówię. Okej. By the way, pierwsza wiadomość na czacie. Witaj, modny, nie wierzę, że to jest pierwsza wiadomość na naszym czacie. Dzień dobry, gdzieś ty był przez te wszystkie jak się masz? Lata, czasy. I tu dalej Lucario i Cloud.
Obydwoje niebieskie. Prawie rok, okej. Już agresywnie znowu zaczynają, ale obydwoje się shieldują, bardzo mamy fajnie. Mamy Battlefield, więc myślę Spider, że Anika myśli w tej chwili podobnie. Mm. Oj, mamy STI od Cutie. Ciekawe. Źle skręciły cover. No to jest jednak cover Lucario. Jakby ktokolwiek grał Lucario chociaż chwilę zna ten pain. A grałeś Lucario? Miałem epizod. A, ciekawe. Lucario arc od Navalona. Spoiler, byłem słaby. Chyba to każdy, który zaczyna Lucario, to nie jest łatwa postać. To jest bardzo trudna postać. Tymczasem no, w rękach takiego Cutie naprawdę potrafi czynić cuda. Ale tutaj Anika będzie chciał, żeby Cutie miał jak najmniej możliwości na pokazywanie swoich sztuczek, czyli będzie próbował zabijać go jak najszybciej. Tak, jest bardzo agresywny, jest i prawie bardzo zabił go drugi raz. Tak, ale już się znowu dostał do stage'u. Ale niezłym tempem gra Anikaj. A, przepraszam, Niankaj. Ja? Oglądam jednym okiem. Ale ładnie tutaj go trafnął w ten upiadł. Dostaje się jeszcze? Dostał. Miałem tam być, ale mi wyjawali. Ale Cloud ma akurat w tej rundzie bardzo ładną stage przykro mi modny, presence. Serio. Tak. Jakby fajny event, więc szkoda, że cię nie ma. Może next time? Pewnie, że next time. I wtedy dostanie ładną przypinkę. Tak jak akurat widać u Anikaja. I drugi stock od Anikaja. Już odpadł, ale gra dalej. I dużym tempiem. Okay. I już znowu jest równe. Własny samiec pokarmi alkoholem. Jakby było więcej pijących, to bym wziął i pokarmi alkohol. Ja będę jechał, jeśli modny zorganizujesz. Wystarczy, że mnie zaprosisz. Wracając, mamy dosyć eventą game. Tak. Mimo, że Cutie miał SD na początku. Obydwa jest naprawdę bardzo dużym tym. Ciężko mi to w ogóle followować. Przedtem była taka dość wolna gra i teraz wszystko tak szybko. Przeciw Cutie i Anikaj. A między Cutie i Anikaj. Czy to się nie zda? Dobrze tutaj zrobił empty hopa, dostał side V. Okay. Side V jest bardzo tricky. Okej, okay, co to będzie? Cutie się wydostaje z rogu. Przeleciał na drugą stronę mapy. Tutaj chyba nie miało być side beat. Myślę, że chciał tam wave bounce'ować, może bym to bije. Dostał, auje! Cutie 2-0. Wow, nieźle. No, Anika musi tutaj się zrefreshować teraz. No, pamiętam, jak zorganizowałeś, byłem. Ładne światło jest akurat. No, mamy ładne niebo w Raminie. No i też niemieckiej wiosce. W ogóle ładny scenariusz tutaj. Bardzo ładny. Moglibyśmy oglądać ten widok dłużej, ale mamy tutaj ciekawy mecz przed sobą. No, bardzo. I znowu dużym tempiem i znowu jesteśmy na pies 2. Pies 2. No a co? Nie pies, ale pies. Pies 2. Pies 2. I tak jak się no znajdzie, tak. To pies dwa, Anika miecznik ma dwa piesy. No i tak, i pies 2, miecznik 0 w tej chwili, ale... Ale na pewno Anika będzie chciał to zmienić. Widzimy, to jest bardzo ambitna akurat. Tutaj. O, ładny Nair. Nair Lucario jest tak dobrym ruchem, to jest chyba najlepszy Nair w grze, ale nikt nie jest gotowy na tą rozmowę. A lubię się obydwoje burszą na niebiesko, to jest po prostu przepięknie. Okej, wrócił. I to dość agresywne. Okej,
Słyszę już w pokoju obok, jak Agrees wymienia wszystkie postacie, które według niego mają lepszy nail niż Lucario. Niech sprawdzi tylko Ultimate Frame Data. I pierwszy stok idzie już. Bo jak sprawdzi, to może się zdziwić. Dyskutują tam dużo i to bardzo fajnie, że tam dość aktywna i sprytna watch party. I teraz... Ale tam jest też nie tylko frame data. Dyskutują frame data. Dla tych, które tam ci pokazują hitbox, mówią jak co jest safe i tak dalej. Check it. Anika ma dobrą przewagę. Muszę sobie na telefonie znowu zainstalować Ultimate Frame Data, bo już nie mam na moim nowym telefonie. To ma aplikację? Tak, to ma aplikację. Zawsze na stronie internetowej jest powiedziane. Nie, jest aplikacja. Nie wiem czy na iPhone, ale na Android jest na pewno. Okej. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jestem... Co za gra? Niezłą. Ta energia tutaj. Dobry jest... Spike tutaj Fairiem. O, ładne w tym pokrył tutaj tego rola. Tak. To jest już dla Anikaja. Rozkręcił się jednak. No, to jest bitwa dwóch graczy, którzy dużo analizują i dużo myślą podczas gier. Mogę to potwierdzić. Dużo się adaptują. Teraz widzimy adaptację Anikaja. Na pewno Curie też będzie adaptował się do tej adaptacji. Tak. Będziemy mieli taki trochę pojedynek umysłów zaraz. Adaptation Inception. O, zapomniałam, że mogę teraz więcej emotów niż 3 postować, także już nie ma tego ograniczenia głupiego. Nagle Nightbot wyjdzie z zagrobu. Proszę nie. O, tutaj zobacz ile emotów. O, to jeszcze nie zabije. Nie, jeszcze nie. To jest scary. Tak. O. I dobry nioma. Timing. Nioma by to trafiło, ale jednak nie. O, i trafiło, ale on ci jeszcze mamy dostanie. Limit. Źle wykorzystany limit. I znowu. Ale jeszcze się dojdzie. Jeszcze się dojdzie z powrotem do stage'u. Bardzo ładnie. I bardzo ładnie pokryty tutaj roll. No i Anika musi uważać, bo to jest QD na 100%. To jest ten moment, gdzie nie możesz powiedzieć, że masz przewagę, bo właśnie. Danger zone. Tak. Bakker, oj. O, takie równe. QD jest tak... Nieźle. QD jest tak gotowy na takie sytuacje. Trzeba po prostu z zimną krwią zamknąć tego stoka jakoś. Dobry nasz atak. Nieźle, ale QD chyba się jeszcze... No, dostał się z powrotem do stage'u. Center stage ma. Ale Avalon... Nie, ale mam tylko Anikaj, bardzo sprytny. Tak. Przepraszam bardzo. Ja nie jestem bardzo sprytny. Ale Anikaj jest i utrzymuje się tutaj ładnie i próbuje znaleźć tego killa i może go znaleźć. O! I 3-0 dla QD. To już nie zna. Wow.